Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pytanie, czy Pan Jezus Chrystus został skazany na śmierć, czy raczej oddał dobrowolnie swoje życie? Odpowiadając na to pytanie, czy Pan Jezus Chrystus został skazany na śmierć, czy raczej było to dobrowolne oddanie Jego życia, trzeba odpowiedzieć oczywiście pozytywnie, że obie części tego pytania zawierają w sobie zgodne z prawdą informacje. Obie części pytania zawierają prawdę. Są to dwa różne aspekty Jego śmierci. Ludzie uczynili wszystko, co było przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi, przeciwko Niemu, aby skazać Go na śmierć. Ukrzyżowali Go i w tym sensie stali się zbrodniarzami przez dokonanie morderstwa. Czytamy o tym m.in. w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 23 werset. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 23 werset. Tego za postanowioną radą i przejrzeniem Bożym, wydanego, wziąwszy i rękami bezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście. Widzimy tu stronę ludzkiej odpowiedzialności za to, co jako ludzie uczyniliśmy z Chrystusem. Mimo to prawdziwym jest również stwierdzenie, że Chrystus Jezus Pan oddał swoje życie dobrowolnie, o czym czytamy w Nowym Testamencie w Ewangelii Jana w rozdziale 10. Wersety najpierw 11. Jam jest dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. 15. Jak mię zna ojciec i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. 17. Dlatego miłuje mię ojciec, iż ja kładę życie swoje, abym je znowu wziął. I 18. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je sam od siebie. Mam moc położyć je i mam moc znowu wziąć je. Ten rozkaz wziąłem od ojca mego. Czyli widać wyraźnie, że Pan Jezus w 17 i 18 wersecie mówi, że kładzie życie swoje, aby je znowu wziąć. Kładzie je sam od siebie i ma moc położyć je i ma moc je znowu wziąć. I z tej mocy faktycznie Pan Jezus skorzystał, gdy zmartwychwstał. To wskazuje z kolei nam na to, że to jest Jego własny plan i wybór. Czytamy także, że a gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha swego. To o tym czytamy w Jana Ewangelii, 19 rozdział, 30 werset. Przeczytam tak, żeby jak przytaczam z pamięci, nie doszło do omyłki w trakcie cytowania. A gdy Jezus przyjął ocet, rzekł, spełniło się i nachyliwszy głowę, oddał ducha. Widzimy wyraźnie. Jezus powiedział, spełniło się i oddał ducha. To wskazuje z kolei nam na stronę Jego boskiej mocy i miłości i tego, że sam z siebie położył życie i sam z siebie to życie z powrotem wziął. Zatem odpowiadając na pytanie, czy Pan Jezus Chrystus został skazany na śmierć, czy raczej oddał swoje życie, musimy odpowiedzieć, że oczywiście Pan Jezus dobrowolnie oddał swoje życie i oczywiście Pan Jezus został skazany na śmierć i wyrok człowiek wykonał, stając się w pełni odpowiedzialnym za tą zbrodnię.